Hej, witam wszystkich, oto w kolejnym odcinku Zagrajmy w The Binding of Isaac. I niestety chyba będę musiał wam powiedzieć jeszcze jedną taką smutną rzecz, że chyba raczej do codziennych filmów jeszcze chyba nie wrócę w tym tygodniu, bo no jednak troszeczkę ciężko jest mi stawać po prostu samego rana i nagrywać. Więc Tears Up, to jest naprawdę dobre. Jest mi po prostu ciężko, ale w następnym tygodniu będę mógł sobie spokojniej nagrywać w tygodniu i nie powinno być, raczej tak po pracy w sensie, i nie powinno być już jakiegoś takiego większego problemu. Wyraziliście chęć, żebym w miarę możliwości wrzucał w wszystko, ale z drugiej strony nie będziemy także przesadzali, tak? Jeżeli faktycznie będzie szło mi jakoś uber słabo, po prostu będzie mi szło dość słabo, nie? Tego nie będę wrzucał. Po prostu. Ewentualnie, jeżeli będę bardzo szybko ginął, to po prostu 15 minut każdy odcinek, tak? Jaka to jest pułapka, nie? Niby go można rozdeptać i w ogóle spoko. Ale rozdeptanie go kończy się wybuchem, nie? Pierdziele. Aż już mam nawet pomysł na miniaturę, nie? No i tak sobie ustawiłem górną granicę, nie wiem, 15 minut na film, coś w tym stylu. Powinno być spoko. Kurde, może z filmami nie byłby problem ogólnie. Jeżeli faktycznie bym mógł nagrywać w weekendy. Naprawdę. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przykre. Bo gdybym mógł nagrywać w weekendy, to nie miałbym najmniejszego problemu, żeby na przykład w sobotę sobie spędzić dzień i porobić sobie na praktycznie... Ała, no tak, zapominam. I żeby sobie porobić praktycznie na cały ten, nie? Tydzień filmy. I nie tylko Isaaca, nie? Przede wszystkim Isaaca nagrywam też, bo go bardzo lubię. Jestem typem osoby, że jak wsiądzie do jakiejś gry, to siedzi w tej grze już na amen, nie? To też już wiele napominałem. A Isaaca się też przede wszystkim łatwo, łatwo montuje i można go bardzo zgrabnie nagrywać, nie? Nie wiem jak. Zamiaru narzekać, ale jest to uber ciężkie. Jest to naprawdę uber ciężkie. Widzę, że pinuszki są tam u góry. A dobra, już jeden padł monstro, to tylko jeszcze tego drugiego. Pierdziele, nie? Co to miało być? Dobra, ale jak popadali. Ten Tears Up naprawdę dużo daje. Jeżeli macie możliwość podniesienia na pierwszym poziomie Tears Upa dla Keepera, to oczywiście bierzcie. Bierzcie po prostu, bo to jest tak wspaniały item na Keepera, na jego triple shot. I tak zwiększa ten damage output, że to jest piękne. No. Przygotowałem jeszcze jakieś tam filmy z omówień do Minecrafta, nie, bo w koniec końców chciałem się tą serię zająć, ale ciężko się było tu zbierać. Jeszcze coś? A, tutaj mucha. Dobra, nie zauważyłem. Myślałem, że już się zwiesiło. No, 30 made monet. W razie czego mogę się leczyć, to mi się raczej nie przyda. Dobra, to chyba możemy po prostu sobie polecieć na dół. Tylko jeszcze te pająki sobie pozabijamy. Aj, powinienem to użyć na niższym poziomie, bo wiecie, mogę się uzdrowić wtedy, nie? No. Tak samo chciałem się już na porządnie zająć się tym kanałem od anime i tak dalej, teorii, jakichś ciekawostek, ale... To jest bardzo, bardzo czasochłonne. O, kolejny Tears Up. Naprawdę bardzo szybko strzelamy. Mamy pierwszy damage up.
Co jest bardzo dobre. No i trochę dostaliśmy. Mamy drugi damage up i speed. No, już mamy 7 obrażeń. Znaczy prawie 8. Dobra. Jest naprawdę dobrze, jest naprawdę dobrze, nie? Próbujemy dalej, może się uda. Tylko już tam żadnego damage upa fajnego przedmiotu nie było, to w razie czego będę musiał przerzucać, nie? Ale jakaś głowa Keepera by się zdała i to bardzo. Cokolwiek. Co mogłoby mi regenerować życie? Ale to chyba nie ma. Pierdziele, nie, to pajok. Ja mnie nie mogę! Jak się go rozdeptać, pajokę? No pajok się rozdeptuje, nie? Ale nie! A to była jedna mega długa szarża, ale mam spowolnienie. Na Ultra Grida będę potrzebował dużo pieniędzy, w razie czego, bo jak obędzie mnie tykał, to jest szansa, że pieniądze ze mnie wylecą, nie? Przecież. Znaczy, jaka szansa? One wylatuje za każdym razem. Widzisz, że tutaj troszeczkę gorzej z pieniążkami. Nie ma się o dylemat, przerzucać czy nie przerzucać. Szczerze, wierzę, że to mój szczęśliwy dzień. Nie. Dobra, bierzemy klucz na przecenie, lecimy po prostu sobie niżej. Zobaczymy, czy mi się teraz uda, bo przynajmniej nie powinienem siedzieć tak nisko. Widzę, że Griscream mnie też niefortunnie teraz wycina. Za bardzo. Kurde, to jest właśnie problem, że nie mam jak zrobić porządnie tego oświetlenia. A nie, 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 Isaaca tutaj nie chcę modyfikować. Chcę sobie zmodyfikować to. Zmniejszyć, zmniejszyć, zmniejszyć. Dobra, jest lepiej. No. O, to jest fajne. To jest bardzo fajne na to. A może bym się pokusił o Devil Room w tym, na tym poziomie? Nie ma totalnie nic. Kolejny Tears Up raczej się już na nic nie zda. Kills Heal. Chyba niekoniecznie. Dobra, ładujemy więcej. Patrzymy, patrzymy, próbujemy. Kolejny Tears Up. Może niekoniecznie. Dobra, Squiz jest akurat spoko. Bo jeszcze jakieś tam muchy, nie? A mi potencjalnie daje troszeczkę więcej. Pierdzielenie. Ale o dziwo, mamy naprawdę dobre podejście tym Keeperem. Nie no, może nie jeden 15 minut film, ale bo na gridzie z czasem się zdarzają krótsze podejście, takie w miarę bardzo fajne, nie? Bardziej się to czuło, jak będziemy grali na hardzie, nie? O! Zresztą się mi trochę urosło i teraz będę miał troszeczkę więcej pieniędzy. Sobie bardzo dobrze. Nie to, żebym miał jakoś narzekać, nie? To naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dobre. Zauważyłem, że tam szarżuje. Mam nadzieję, że walka o Devil Room tutaj nie będzie jakaś przewalona. A tutaj jesteś, zmniejszył się. Okej, okay, wydaje się, że będzie to naprawdę bardzo, bardzo spoko.
Ale ma pierdzielony odrzut, nie? Dobra. Dobra, jest spoko, jest naprawdę spoko. Teraz walczymy dalej. O, fuck. Jest trochę gorzej. Ale tak troszeczkę, bo już wielki ultra zajebisty pin już padł. Wspomniałem, że on ciepa tymi pająkami na każdą możliwą stronę. Pierdzielony kojak. O, dobra. Może być. Science. Aha, to były te jakieś śmieszne pociski potem. Dobra. Dobra, koniecznie musimy brać HP. Bez tego to... Z jednym sercem to raczej niemożliwe. To jest tak, jakbyśmy grali The Lostem. A double charge jest spoko, ale... Jest spoko, to też jest spoko. No, jest naprawdę nieźle. Double charge byłby niezły, jakbym miał The Habit, bo wtedy bym miał naprawdę bardzo dużą możliwość, wiadomo, nie, wygenerowania sobie pieniędzy, potencjalnego życia w ten, nie? Widzę, że też tutaj bardzo fajnie. Dobra. To jest dobre, to jest dobre. Daje bardzo dużo pocisków. HP up. Może powalczymy. Może powalczymy o Devil Room. Maksymalne skupienie, bo ja bym chciał przejść od gridem. W sumie miałbym 420 godzin i miałbym wszystko odblokowane, ale patrzcie też na to, że bardzo dużo grałem, jak już miałem achievementy po afterfie już porobione, nie? Wtedy już miałem naprawdę też dużo godzin przegrane, bo po prostu grałem sobie i testowałem mody, nie? Kurde, ale w sumie testowanie modów to też będzie masakra, nie? Tak. Jakoś się udało, ale... Z nim to ogólnie będzie ciężko. A może nawet i nie. Może nawet i nie. Tempo 6 jest naprawdę fajne. A czy niektórzy uważają, że jest to jeden ze słabszych przedmiotów? Niektórzy, że nie. Piątek. Zaje fantastycznie. Dobra, walczymy dalej. O, ja cię w życie! Ja pierdzielę, co to ma być? Co to miało być, ja się pytam. Tak, gorzej, gorzej, gorzej.
Head of Krampus. No nie chcę Head of Krampus. No nie! Tu mi się nie przyda. No jak? Dobra, przerzucamy dalej. Sakwa jest dobra na sam początek gry. Potem to już tak trochę gorzej. Też tutaj nic nie ma. Też tutaj nic nie ma. Też tutaj nic nie ma. Pierdziele po prostu, to naprawdę. Też tutaj nic nie wyleciało. Narzekam, narzekam, a mamy naprawdę świetne podejście. Tylko tutaj też nie ma żadnego przedmiotu mega fajnego. Do końca. Kolejne HP. Ale nie wiem, czy będę chciał walczyć o... Czy będę chciał walczyć w jakikolwiek sposób o Devilum, patrząc na to, co... To miałem poziom niżej, nie? Dobra. A już tam tylko rozwalanie, dobra, spoko. Nice, 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 nice. Idzie naprawdę nieźle. Idzie naprawdę nieźle. Dobra. Lecimy dalej. Jest nieźle, jest nieźle. O, tylko gorzej. Jeszcze nie padł. Ale padł. Już. Hej, ty jesteś, hej, ty jesteś. Jeszcze będę musiał jechać wcześniej do pracy, bo... Bułek zabrakło i mam tylko, żeby sobie przegryźć coś ogółem. Nie mam za bardzo nic do jedzenia. Więc czasu nie mam jeszcze mniej na nagranie, ale patrząc na to już na jakim etapie jestem i jak mi tutaj świetnie idzie. Algis, Hagalas. To jest dobra runa tak na walkę. Będzie naprawdę źle, to wtedy możemy coś porobić. Dobra, tutaj ogółem nie ma nic, klucza już nie będziemy kupować, bo będziemy już w the shop i to się już troszeczkę mija z celem, żeby cokolwiek się zaopatrzyć dodatkowego. Niestety. I mówiąc szczerze, to już chyba tutaj nic za bardzo nie kupię. O David Room także nie walczyć już nie będę. To była dobra decyzja z tym kupnem. Nie zawsze to może zaskoczyć, ale co jakiś czas, nie? Tak, zapomniałem poużywać tego, ale dobra. Ja aż tyle pieniędzy nie potrzebuję, bo poza tym druga forma grida. Będę grał bardzo, bardzo uważnie. To też generuje pieniądze, nie? To są wybuchy. Dobra, nice. Lecimy dalej. Ciśniemy, ciśniemy. Jest to problem.
że troszeczkę mam tutaj większy problem. Ale dobra, daliśmy radę, przeszliśmy to. No i będzie bardzo miło, jeżeli by się udało przejść Ultra Grida, nie? Kolejna rzecz do odblokowania, coraz mniej achievementów do zrobienia. Chyba już wątpię, już powiem, żeby Edwin Macmillan dał jakieś ten... jakieś achievementy. Niby miały wchodzić i tak dalej, ale się okazuje, że jednak wchodzi tylko po parę przedmiotów i wsiądzie. Nie mam pieniążka, to gorzej. Nie wiedziałem, że mucha krąży wokół tych drzew. Ale to jest tak, że będę musiał się trzymać bardzo, bardzo mocno na odległość. Jakbym miał głowę Kipera, to już totalnie byłbym ustawiony. Chyba muszę to od razu zbierać. Gorzej, że sam cwaniaczek sobie podnosi sobie moje pieniądze i się leczy z nich. Ale on pewnie jeszcze podniósł i się uleczył, nie? Zapewne tak. Nice. Teraz podniósł. Ale dobra, mam splita, mam triple shota. Pozwolę to podnieść wszystko. Jak ma to wylatywać, to niech wylatuje tylko ze mnie. Znaczy i do mnie trafia, nie? Pierdziele, nie? Nie mogę się go więcej dać. A, dobra, myślę, że bomby. Teraz się przyjrzałem trochę dokładniej, że to nie są bomby, to jest życie. Będzie się knojek regenerował. A nie chcę, żeby tego to robił. Z dużą ilością kluczy sobie nie poradzę. No i się otworzyło wszystko. Chociaż jeszcze sobie nie poradzę. Poradziłem sobie świetnie. Nie no, jednak granie bardzo uważnie i zbieranie tych monet od razu, kiedy dostanie się obrażenie, jest naprawdę czymś bardzo kluczowym przy Kiperze. Jednak jeden błąd, zapatrzenie się w cokolwiek i jest przegrana, nie? A nie chciałbym przegrać. A kto by chciał przegrywać? Chodzi i zbiera te monety, mi to wsio. Bo to mi jakiejś tam dużej tragedii nie robi. Poza tym mam jeszcze Algis. Lock up. Ale na tym się nie przyda. Dobra, używamy Algis i ciśniemy. Ciśniemy gnoja, nie? Ciśniemy go po prostu. Ciśniemy go jak tylko, jak można, nie?
Czy mi się zdawało, czy gra na moment spowolniła? Chyba powinienem przy samym końcu to odpalić, ale... Never mind. Ledwo. No to, że go ta mucha jeszcze tam klepie. Osam się jakoś tak fortunnie to ułożył, że go jeszcze tam drażni. Chciałbym widzieć, w miarę wiedzieć, którędy mam spierdzielać, nie? Jest! Mamy to! Nieźle! Oko Grida odblokowaliśmy. Dobra, wpłacamy. Wpłacamy jak leci. No widzicie, ludziska, jeszcze się okaże, że tych odcinków z Keepera i Grida nie będzie jakoś szczególnie dużo. A czy jakiego Grida? Delos stanie. Ale jak przejdziemy grę już na 100%, odblokujemy sobie wszyściutko, nie? To zapewne będę się starał pokazywać jakieś mody, nowe postacie i tak dalej, i tak dalej. Ludzie, którzy powymyślali, bo teraz w tym modingu to jest tyle tego, nie? Challenge miały wchodzić przecież, jakieś nowe, nie wchodzi. Że może Edmund zmienił zdanie i będą małe mody, raz duża paczka do Isaaca, a potem małe i raz duża. Nie wiem, kto wie, co tam planuje twórca. Być może nawet i w ogóle nie będzie, tylko będą takie malutkie mody. No nic, to byłoby na tyle z mojej strony. Trzymajcie się, ludziska, i widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale. Mam nadzieję, że uda mi się jakoś lepiej czas zorganizować, żeby nie był tylko i wyłącznie Isaac, a były także inne gry na moim kanale. Póki co, trzymajcie się, ludziska, i widzimy się w kolejnych filmach na kanale. Na razie.